Ujawnia się moc wiary płynącą z tajemnicy Krzyża Jezusa Chrystusa. Tej wiary, która zawsze mocą tego Krzyża prowadzi do jedności, nawet za cenę chrześcijaństwa. Jest to trudne przesłanie, ale przesłanie zawsze aktualne i zawsze prawdziwe. Widzicie, katolicy dostali wiadomość, czyli zostali uprzedzeni, że przyjmuje się ekspozycja na katolik. Nie, na pewno odzywał się dzwon kościelny, sygnalizujący i zbliżający się niebezpieczeństwo. Z najbliższego zakresu wojskowego, z przejściami dużo wojska. Przemawiać, odpór, unikać siłę. Śpiewane są pieśni religijne, między innymi pod swoją ochronę. I kobiety śpiewają już pieśni żałoby. Oni byli przekonani, że w tej sytuacji postąpić inaczej nie może. Pójdź i wódę z wysokości, na mękę jednej trudności. Nie tak mocno jeszcze w niebie, rządzę pale w górze. Nie zapomnę jej przez wieki, żądzę palenik u rzeki. W XI wieku Kościół ulega rozłamowi. Idzie się na zachód z głową Kościoła w Rzymie, a także wschodnią z władcą patriarchą Konstantynopolem. Od momentu tych wydarzeń, gdy nikt jeszcze nie wierzy, że podział Kościoła będzie trwały, podejmowane są kolejne próby zjednoczenia. Zajęcie Konstantynopola w XI wieku przez muzułmańskich Turków przyczynia się do kryzysu w Kościele Wschodnim. Ponowne połączenie z Kościołem katolickim wydaje się wielu duchownym jedynym ratunkiem. Sześciu prawosławnych biskupów z Polski wysyła w 1595 roku delegację do Watykanu. Podpisane zostaje porozumienie, na mocy którego osiągnięto łączność z Kościołem łacińskim i przy zachowaniu starego obrządku podporządkowano się władze papieża. Uchwała zostaje przyjęta oficjalnie w 1596 roku w cerkwi świętego Mikołaja w Brześciu. Dlatego musi to dziś nazwę Unii Czeskiej. I początkowo było tak, że nie było większych zatargów na tle religijnym. Zatargi się zaczęły na drogę, kiedy na terenie Rzeczypospolitej, bo są czasy wykurazy, pojawił się patriarcha Konstantynopolski i patriarcha otworzył biskupstwa prawosławne, czyli w początku wschodnim. W tych biskupstwach biskupi przystąpili do powstało do dwóch władyków, którzy zaczęli ze sobą walczyć o katedry, bo prawa biskupstw, czyli o majątki do ziemi. Okazało się, że w dyskusjach sejmowych nawet dotychczasowi gorący zwolennicy Unii zaczęli się zastanawiać, czy nie ma sensu. I można powiedzieć, że te wahania i rozterki przerwała męczeńska śmierć biskupa Józefa Kocewicza. Józefa Kocewicz, biskup związany z terenem połockim, został bestialsko zamordowany i ciało przesunięto do rzeki. Śmierć Józefa Kocewicza była pewnym wstrząsem dla społeczności. Od tego momentu ustała wszelka polityka na pytanie, czy to nie ma sens. Parafie unickie rozwijają się, a sami unici tworzą
wypracowujący formy współżycia między Unitami a Łacinami. Przez wieki Unici zapożyczali wiele z Kościoła rzymskokatolickiego. To liczyło to, że w Kościele okazały się wyławek, konfesjonalny, wąsów, między innymi ambony w Kościele, modlitwa na bieżańcu, czy procesje eucharystyczne. Pojawiły się też polskie pieśni, modlitwy, kazania, a podczas mszy wspominany był Ojciec Święty. Rok 1772. Pierwszy rozbiór Polski. Sytuacja Unitów drastycznie się pogarsza. Caryca Katarzyna nie uznaje postanowień Unii Czeskiej i na nowo zdobytych terenach dawnej Polski wprowadza prawosławie siłą. I do Unitów nie ma alternatywy. Można odgórnie decyduje, że mają się stać prawosławnymi. I setki tysięcy idą wtedy żeby budzić. I druga fala męczeństwa przychodzi duża w czasach Mikołaja I. Tereny zaburzeńskie zostały objęte w 1839 roku kasatą Krytni i kasatą pociąga za sobą masowe męczeństwo kapłanów, masowe męczeństwo zakonnic i wielu wiernego, który chciał zostać przy kościele unickim. Kulminacja prześladowań przychodzi w drugiej połowie XIX wieku. Car planuje rozprawić się z Unitami w granicach Królestwa Polskiego. Fala represji dosięga ośrodki, w których Unici działają wyjątkowo prężnie. Podlasie i Lubelszczyznę. Wedle nowych nakazów usunięto z kościołów unickich wszystko, co kojarzone było z liturgią łacińską. Oczywiście Unici rozumieli to w ten sposób i zapewne słusznie, że usunięcie tych elementów upodobni ich świątynię, ich obrządek do liturgii prawosławnej. Niepokornych karano głosem i wysokimi kontrybucjami. Te represje były bardzo dotkliwe dla tych ludzi, ponieważ no wyobraźmy sobie, przyjechało 100 kozaków do danej miejscowości. A więc żołnierze zjedli dosłownie wszystko, co ludzie mieli dalszy. Kolejne rozporządzenia doprowadziły do stopniowego usuwania księży i zastępowania ich kapłanami prawosławnymi. Ludność postanowiła do tego nie dopuścić. Parafie jedna po drugiej sprzeciwiają się wymianie duchownictwa. Scenariusz przebiegał w ten sposób. Unici postanowili, że jeśli świadczenie, czyli duchownym niemieckim, będzie chciało odprawiać liturgię do początku prawosławnego, to natychmiast wierni odsuwają od ołtarza, zamykają świątynię granicą przed profanacją, powodują klucze i akta kościelne. Pierwszym miejscem, gdzie kozacy dostają przez porę na użycie broni, jest obrona kościoła, kończy się masakrą. Gdy dochodzi do pertraktacji z wiernymi prawnymi, Unici już wiedzą, że scenariusz ten może się powtórzyć. Parafianie nie chcą wpuścić do kościoła antyunickiego proboszcza Lubana.
Zaimponował sobie rację. Nigdy w życiu nie zapomniał.
12 tysięcy ludzi zgromadziło się w lesie w Sołnierzu przed Wielkanocą w wielkiej konspiracji, gdzie przybyli jezuici z Galicji, żeby udzielać sakramentu świętych, sakramentu chrztu świętego i małżeństwa, ale szczególnie sakramentu pokuty i komunikacji. Car ogłasza amnestię religijną. Nie uznaje kościoła unickiego, ale pozwala przejść wiernym na łono kościoła rzymskokatolickiego. W ciągu niecałych 2 miesięcy na łono kościoła katolickiego przeszło 165 tysięcy uników. Bardzo poważnej pozycji, na razie nazywa pozycję, czy to na chwilę,
Tym razem dostarczony materiał nie pozostawia żadnych wątpliwości. Ojciec Święty Jan Paweł II wyznacza termin beatyfikacji sług Bożych Wincentego Rybołówka i 12 towarzyszy na 6 października 1996 roku. Na uroczystość beatyfikacji przybyło 5 tysięcy Polaków, w tym 3 tysiące pielgrzymów z diecezji siedleckiej. Wraz z Ojcem Świętym eucharystyjną celebrowało 10 kardynałów, arcybiskupów, biskupów i kapłanów także z Polski. Prośbę o dokonanie beatyfikacji skierował do papieża biskup Jan Wiktor Nowak. Naszymi kandydatami do chwały ołtarza są dzieci z Krakowina, którzy za wiarę i jedność Kościoła oddali życie w drugiej połowie XIX wieku. Ojciec Święty wypowiedział uroczystą wojnę. Vincentius Leonu, el duodec im soci, na to nomine. Mocą apostolskiej władzy ogłosił dotychczasowe sługi Boże Wincentego Leonika i 12 towarzyszy błogosławionymi Kościoła Chrystusowego. Papież Jan Paweł II ustalił termin beatyfikacji w 400. rocznicę zawarcia Unii Rzeckiej. Radośnie dzisiaj staję wśród Was i składam dzięki opatrzności Bożej, że mogę oddać cześć czcigodnym relikwiom Angelików Podlaskich. Na nich w szczególny sposób sprawimy się słowa świętego Pawła. Ani śmierć, ani życie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
wysokości, na mękę nie przejdziesz.